Serdecznie pozdrawiam Was dzisiaj, drodzy internauci, biblijnym hasłem, jakie składa nam dzień dzisiejszy. A jest ono zapisane w Księdze Objawienia Świętego Jana w pierwszym rozdziale, w wierszu 8, gdzie jest napisane: Jan jest alfa i omega, mówi Pan Bóg, ten, który jest i który był i który ma przyjść, wszechmogący. Drodzy, słowa tego szczególnego wersetu przypieczętowane zostały podpisem samego Boga. Początek i koniec. Pierwszy i ostatni. W Ewangelii Jana znajdujemy pewną podpowiedź Jezusa, który mówi: badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. I dalej na innym miejscu czytamy: ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. To dlatego Jezus określany jest też jako Logos, jako Słowo Boga. Jezus jest tym jedynym i kompletnym, całościowym objawieniem. Oprócz Niego nie ma nikogo innego. On sam mówi: i rzekł do mnie, stało się, Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wodę żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Drodzy, właśnie te słowa odzwierciedlają podpis Chrystusa, jako jego pieczęci świadczącej o jego boskości. Cytując słowa wyznania nicejskiego, jest on współistotny Ojcu. I drodzy, te dwie wielkie litery weszły do powszechnego stosowania w kościołach. Zazwyczaj podkreślone złotym ornamentem widoczne są na naszych ołtarzach, w przedsionkach nad wejściem do kościoła i w innych ważnych miejscach. Kiedy je widzimy, pamiętajmy, że odnoszą się one zawsze do Chrystusa. Jezus określa siebie jako tego, który jest. Mówi: łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść. Bóg Ojciec ma przyjść przez Jezusa Chrystusa, swojego Syna. Więc całe odniesienie dotyczy Jezusa Chrystusa, Zbawiciela. Chrystus jest wszystkim w świecie i w wszechświecie. To jest fakt, jest wszechmocny. Ale czy Chrystus jest alfą i omegą w Twoim życiu? W liście do Rzymian czytamy: bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje ku zbawieniu. I z tymi słowami pozostawiam Was, życząc dobrego, błogosławionego dnia. Do zobaczenia i do usłyszenia.